Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam myszkę, tak zwaną standardową Tank Mouse do Amigi. Jest to myszka wzorowana na tej klasycznej trumieńce, która była dostępna m.in. z Amigą 500 czy Amigą 2000. Tutaj mam właśnie tą myszkę, którą używam z Amigą 2000, także jest to tak naprawdę bardzo zbliżone pod względem wielkości, identyczne pod względem użytych materiałów, może troszeczkę inny, jak widać wielkość przycisków się delikatnie różni. Te w nowej myszce są bardziej smukłe. Sam materiał myszki jest jednak troszeczkę inny. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ta górna powłoka pokryta jest takim jakby ogumieniem, co sprawia, że może mniej się ślizga ręka na tej myszce. Natomiast ma to jedną pewnie wadę w przyszłości. Ta powierzchnia zacznie delikatnie schodzić. Będzie wtedy trzeba użyć jakiegoś roztworu, alkoholu, żeby tą taką ogumioną powierzchnię po prostu zetrzeć. Ona jest tylko na tej wierzchniej części, z tego co widzę. Sama myszka, jak widać, zasilana jest dwoma bateriami. Są to baterie AAA, czyli małe paluszki. Dodatkowo mamy miejsce tutaj na takiego małego pena, dzięki którego jesteśmy w stanie myszkę podłączyć do nowych komputerów, czy w ogóle komputerów, które mają tak naprawdę wejście USB. Jak widać, myszka działa i ma czujnik o częstotliwości 2,4 GHz. Dodatkowo można podłączyć również przez urządzenie Bluetooth, także myszkę można używać jak najbardziej z nowymi urządzeniami, ale mnie bardziej interesuje użycie tej myszki z klasycznymi Amigami. Co tak naprawdę i w jaki sposób możemy to podłączyć? Oczywiście używając różnego typu adapterów z DBD9 na USB. Natomiast na stronie projektu można również kupić do myszki w kolorze myszki, bo istnieje myszka w kolorze klasycznego kremowego odcieniu, takim jak te stare myszki. I mamy do tego DB9 adapter, więc możemy zainstalować. Wygląda to wtedy w ten sposób. I używać z Amigo. Na stronie producenta, który wystartował jako projekt kickstarterowy, istnieje oczywiście również myszka w kolorze czarnym. Również istnieje możliwość zakupienia do tego przejściówki na DB9 w kolorze czarnym. Myszka prezentuje się tak jak tutaj. Również można wykorzystywać przez częstotliwość 2,4 GHz. Również przez Bluetooth. Wtedy myszka świeci w innym kolorze. Także myszka naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. I z moich wcześniejszych testów naprawdę bardzo dobrze współpracuje z Amigą, czy nawet z komputerem, nowym komputerem. Co ważne, czujnik jest optyczny. Mamy klasyczne dwa guziki, dodatkowo ukryty, niewidoczny scroll, który raczej się używa przy nowych komputerach, ewentualnie z systemami amigowymi, które obsługują scrolla. Tak jak powiedziałem, częstotliwość 2,4 GHz lub Bluetooth. Sam czujnik to jest 1600 dpi, więc naprawdę bardzo zacna myszka. Jedyna wada, o której powiedziałem i którą zauważyłem, to jest, o której piszą inne osoby czy komentują,
to jest ta dodatkowa powierzchnia pokrycia górnej części, która z czasem pewnie będzie schodziła i trzeba będzie ją zdjąć za pomocą chociażby alkoholu. Za chwilę pokażę, jak sama myszka sprawia się w użytkowaniu z Amigą. Jak widać, urządzenie jest wykrywane od razu po jego włączeniu. Sama myszka, jak widać, działa perfekcyjnie, jest bardzo czuła, także działa bardzo dobrze. Pracuje się nią wyśmienicie. Jeśli ktoś lubi ten design, to bez problemu. Spróbujemy wyłączyć myszkę. Następnie ją ponownie włączyć. Tak jak widać, od razu po włączeniu myszka jest gotowa. Właściwie nie ma żadnej zwłoczności, więc naprawdę bardzo fajny produkt. Jeśli ktoś lubi klasyczne rumienki i ma do nich sentyment. Także to wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!